wczesnym rankiem o wschodzie słońca wybraliśmy się w okolice miejscowości Kastraki, by podziwiać meteory. Te niezwykłe masywy skalne, sięgające wysokości ponad 500 metrów nad poziom morza, znajdują się w środkowej Grecji na północno-zachodnim krańcu równiny tesalskiej. Na szczytach tych imponujących skał umiejscowiono zespół prawosławnych klasztorów, monasterów. Właśnie naszym oczom ukazał się jeden z monasterów. Dotarło właśnie do meteorów. Jestem w miejscowości Kastraki i za moment będę zwiedzała meteory. Jako pierwszy odwiedziłam klasztor Świętego Mikołaja, wybudowany na 80-metrowej wąskiej skale. Dawniej do świątyni można było dostać się jedynie na linach. Dotarłam do niego 80 stopniami, które wybudowano m.in. dla wygody zwiedzających. We wnętrzu klasztoru podziwiałam m.in. piękne ikony, malowidła ścienne oraz liczne pamiątki sakralne. Z tarasu roztacza się piękny widok. Podziwiałam imponujące formacje skalne, a także znajdujące się na nich ruiny świątyń. Wybudowano 24 klasztory. Każdy z nich umiejscowiono na innej skale. Współcześnie zamieszkiwanych jest 6, gdzie toczy się normalne życie, a które podziwiać mogą również turyści. Thank you.
klasztory okres świetności przeżywały w XVI wieku. Podupadać zaczęły w wieku XVIII, zarówno z powodu kłótni opatów, ale także na skutek erozji oraz nieumiejętnie konserwowanych budynków. Kolejny klasztor, którego wnętrza zwiedziłam, to umiejscowiony na najwyższej i najbardziej wysuniętej szerokiej skale Wielki Meteor. Z całą pewnością to najwspanialszy i najbardziej okazały monaster. Jest pierwszym wybudowanym klasztorem i jako jeden z niewielu pełni swe funkcje do dnia dzisiejszego. Legenda głosi, że święty Atanazy, założyciel Wielkiego Meteora, najstarszego monastyru, wzniósł się na szczyt na skrzydłach orła. Nawet jeśli nie damy temu wiary, bez wątpienia to on założył pierwszy klasztor w roku 1336. Odwiedziłam także dwa muzea, etnografii i folkloru, pełne ciekawych zbiorów. Imponujący kompleks klasztorny składa się z głównej okazałej świątyni, trzech kaplic i pomieszczeń klasztornych. We wnętrzach klasztoru podziwiać można m.in. piękne bizantyjskie polichromie z XV i XVI wieku, pozłocany ołtarz czy imponujący tron przeora. Przechowywane są tutaj także cenne rękopisy. W
Wśród relikwii znajdują się czaszki założycieli klasztoru oraz innych świętych. Wierzyć, że te rozsiane na czubkach gigantycznych skał monastery są dziełem ludzkich rąk. Mamy nadzieję, że ten film, choć w jakiejś części odda piękno i magię tego niezwykłego miejsca, jedynego w swoim rodzaju. Zaprezentowane obrazy mają nade wszystko zachęcić do odwiedzenia tego mistycznego miejsca, by móc na własne oczy podziwiać imponujące klasztory zawieszone na skałach. Z pewnością warto to niesamowite skalne miasto zobaczyć.